Chyba nie trzeba nikogo uświadamiać, że polskie warzywa i owoce są dużo smaczniejsze, a przede wszystkim zdrowsze od tych, które płyną do nas z zachodu. Dlaczego? Ponieważ są dostępne z pierwszej ręki. Te z zachodu muszą przepłynąć czasami kilka tysięcy albo set kilometrów i znaleźć się na sklepowych półkach w idealnym stanie. A jak myślicie, dlaczego to jest możliwe, że wyglądają po takiej podróży tak idealnie? Oczywiście dlatego, że są naszpikowane chemią. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że na sklepowych półkach nie znajdziemy bananów albo cytrusów pochodzenia polskiego. Ale powiedzcie mi, jak to jest możliwe, że na tych samych półkach nie znajdziemy też polskich ziemniaków, pomidorów albo jabłek? Czyli idąc do sklepu, nie znajdziemy czegoś tak oczywistego jak polskie ziemniaki. Ale znajdziemy ziemniaki pochodzące z trzech różnych kontynentów na przykład. Na plakietkach podaje się kilka państw pochodzenia danego produktu. Jak myślicie, po co to się robi? Po to, żeby oczywiście zatuszować, że te produkty pochodzą z Polski, a faktycznie niestety tak nie jest. Chcemy wiedzieć, że polskie produkty pochodzą z Polski, a nie, że są produkowane w Portugalii, przejeżdżają sobie przez Hiszpanię, trafiają do Polski i pakowane są w polskie opakowania i w takiej postaci sprzedawane właśnie dla Was. Rolnicy byli niejako zmuszeni do tego, żeby zaciągać kredyty. Po to, żeby się rozwijać, ale też po to, żeby sprostać unijnym wymogom i normom. A teraz nie mają gdzie sprzedać swoich produktów. Pewnie dlatego, że zagraniczne markety wolą sprowadzać te produkty oczywiście z krajów zachodnich. Polska jest już prawie 15 lat w Unii. Jak to jest możliwe, że polski rolnik dostaje o prawie połowę mniejsze dopłaty niż w innych krajach? Polskiemu rolnikowi nie chodzi o to, żeby wyciągać jak największą ilość pieniędzy. Chcemy, żeby dopłaty były na równym poziomie albo, uwaga, żeby nie było ich w całej Unii wcale. Jeżeli już widzicie nasze drogie maszyny, to musimy być z Wami szczerzy i będziemy na nich zawieszać tabliczki „Własność banku”. Niestety bardzo często tak jest, że zachodnie markety sprowadzają żywność z zachodu, która nie jest do końca idealna. Sprowadzają żywność po niskich cenach, żywność, która na tamtym rynku nie nadaje się na sklepowe półki. Tak, dobrze słyszycie. Tam nie może być sprzedawana, bo jest za słabej jakości, a jest sprowadzona do nas, sprzedawana po niższych cenach i znowu sytuacja, gdzie polski rolnik nie może sprzedać swoich produktów. Na pewno też słyszeliście o podwójnych standardach produktów. Ten sam produkt sprzedawany za granicą i w Polsce, ale ma różny skład. W Polsce jest więcej jakichś dodatków chemicznych, innych składników i produkt jest droższy niż na zachodzie. Ja słyszę takie komentarze, że my mamy takie, może nie nawyki żywieniowe, ale takie preferencje żywieniowe. Przecież to jest śmieszne. Czy my chcemy spożywać produkty z większą ilością chemii i droższe niż są na zachodzie? Jeżeli polski rolnik ma problemy ze sprzedażą ziemniaków z Polski za 20-30 groszy, a na półkach w sklepie mamy ziemniaki na przykład z Egiptu albo Grecji za 2-3 złote, no to chyba coś jest nie tak. Czego oczekują polscy rolnicy? Nie chcą pieniędzy od rządu. Chcą, żeby polskie produkty były jasno i widocznie oznaczone, że pochodzą z Polski. A także chcą dotkliwych kar dla osób, które sprowadzają żywność z zagranicy i przepakowują ją do polskich opakowań. Polscy rolnicy chcą zakazu sprowadzania produktów warzyw z Ukrainy. Krótko wytłumaczę, dlaczego tak jest. Niestety Polska znalazła się w takim położeniu geograficznym, że i na wschodzie, i na zachodzie mają lepsze ziemie i tak na przykład w Ukrainie mogą te produkty produkować po niższych cenach, wprowadzać na nasz rynek masowo. My, polscy rolnicy, nie mamy gdzie sprzedawać swoich produktów, ale to nie jest złe tylko dla nas. Dla Ciebie, konsumencie, również. Wyobraź sobie, że na Ukrainie są dostępne produkty, które u nas już są dawno zakazane. Środki ochrony roślin, substancje, które są uznane u nas za szkodliwe, a tam dalej można je stosować. Czyli teraz dostajesz pszenicę, która wjeżdża z Ukrainy, przerabia się ją na mąkę, wypieka chleb, trafia to na półki, ale nie mamy nad tym żadnej kontroli. A jak nas widzą na zachodzie? Bardzo często przedstawiają nas w negatywnym świetle. Mówią, że nasze produkty są gorszej jakości, posiadają więcej chemii, co oczywiście, moi drodzy, jest kłamstwem. Tak, to jest kłamstwo. Tak nie jest. W całej Unii Europejskiej przepisy są takie same. Musimy stosować się do tych samych przepisów i ta żywność jest bardzo dobra.
Oni walczą z nami, a my musimy wybierać produkty polskie. Pszenica przez nas produkowana jest na cele konsumpcyjne i paszowe. Oczywiście za te konsumpcyjne dostajemy większe pieniądze, za paszowe dostajemy mniejsze. Tylko dlaczego tak jest, że później wszystko z tych dwóch pól, paszowej i konsumpcyjnej, trafia do jednego kontenera, mielona jest na tą samą mąkę i wypiekany z niej jest ten sam chleb? Z mediów cały czas docierają do nas informacje, że będą podwyżki żywności. Bo to susza, bo paliwo poszło w górę, a my, polscy rolnicy, od prawie 15 lat za nasze produkty dostajemy taką samą cenę. Nieważne, że wszystko poszło do góry, my dostajemy taką samą cenę. Jak myślicie, kto na tym zarabia? Na pewno nie polski rolnik. Polscy rolnicy są zdesperowani i chcą powiedzieć dość. Zniszczenie polskiego rolnictwa będzie równało się z tym, że stracimy nasz kraj. W jaki sposób? Ano taki, że będziemy uzależnieni od dostaw żywności z zachodu lub wschodu. To inni będą decydowali, po jakiej cenie dostaniemy żywność, jakiej jakości i w jakiej ilości.